Cześć, z tej strony Arek Kogut z Way to Champ. Jestem trenerem UCI. Od 16 lat zajmuję się kolarstwem na wysokim poziomie. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć o różnicach pomiędzy dwoma rodzajami periodyzacji. Jak wiesz, periodyzacja to jest coś takiego, gdzie układamy plan roczny dla kolarza lub dla innego sportowca i dzielimy go na cykle po to, żeby uzyskać szczyt formy czy zmaksymalizować szanse na jego wystąpienie w dniu zawodów docelowych. I teraz ta klasyczna periodyzacja polega na tym, że w zimie robimy takie długie, spokojne treningi tlenowe, trochę siłowni, ale niezbyt wymagającej, nieco zajęć dodatkowych, ale głównie skupiamy się na tlenie i potem stopniowo, jak idziemy do sezonu wyścigowego, to się skupiamy na cechach bardziej zbliżonych do wyścigu, czyli najpierw tlen, potem siła, próg i na końcu dopiero szybkość. To jest fajne podejście, ale głównie dla zawodników, którzy po pierwsze są zawodowcami, po drugie mają dużo czasu, czyli powiedzmy powyżej 15 godzin i po trzecie są zawodnikami dosyć doświadczonymi i mają też duże obciążenia startowe, bo też ten okres wtedy jest dla nich takim okresem wytchnienia. Natomiast kiedy jesteśmy amatorami, mamy do dyspozycji powiedzmy między 5 a 10-12 godzin treningowych w tygodniu, to wtedy to podejście u nas może nie zdać egzaminu. W sensie nie będziemy mieli takich efektów treningowych, jakie możemy, to po pierwsze. Po drugie, jest to ciężko zrobić w naszym klimacie, bo szybko zachodzi zmrok. Musimy wykonywać jednostki treningowe po ciemku. Jak mamy cały dzień pracy od 9 do 16, 17, no to zwykle nie ma czasu na wykonanie takiego treningu. 3 godziny, nie mówiąc już o dłuższych, chyba że lubimy zakładać latarkę i tak jeździć, ale wiadomo, żona wtedy nie jest zadowolona i może nie pomogę Ci rozwiązać tego problemu z żoną, ale mogę Ci powiedzieć, jak zrobić inaczej, czyli jak zrobić tą odwróconą periodyzację. To jest ten drugi sposób i to jest polecane właśnie dla kolarzy, którzy mają mało czasu, nie lubią jeździć po ciemku, a chcą mimo wszystko podtrzymać formę lub nawet ją w zimie poprawić. Czyli jeśli masz do dyspozycji małą ilość czasu, to w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, kiedy jesteś zapracowany, masz mało czasu na trening, to robisz krótkie, mocne jednostki na trenażerze lub na zewnątrz, jeśli jest taka możliwość. Zwykle one trwają od godziny do półtorej i tam zawierasz elementy treningu beztlenowego, czyli strefa piąta, szósta, siódma. Mniej więcej to jest coś takiego, że jak masz waty i próg powiedzmy 250, no to to będą zakresy kilkuminutowe, kilkudziesięciosekundowe w zakresie od 260 do 400 wat. A jeśli to jest tętno, no to to będzie mniej więcej, jak masz próg 170, no to gdzieś około 175, 180 kilka. I to nie znaczy, że się przetrenujesz. Stosujemy takie jednostki dwie, maksymalnie 3 tygodnie. Są one krótkie. Te ćwiczenia są intensywne, ale pozwalają Ci po pierwsze poćwiczyć beztlen, który powoduje to, że zwiększa się jakby ilość energii i sposób przenoszenia energii przez mitochondria do mięśni, co jest głównym efektem treningu tlenowego. A tym sposobem to zastępujemy, czyli robiąc te krótkie, mocne jednostki, robimy tak jakby trening tlenowy, czyli uzyskujemy jego efekty, tylko że w krótszym czasie. A w weekend, jak robimy te treningi mocne w tygodniu, do tego uzupełniamy je siłownią, dwa razy ustrukturyzowaną, jedną na nogi, drugą na górę, to w weekend wystarczy, że zrobimy wtedy trening tlenowy, albo jeden, albo dwa. I głównie są to treningi objętościowe albo na rowerze, jeśli są takie warunki, albo na nartach biegowych, albo marszobieg, ewentualnie marsze górskie, biegi górskie lub biegi na dłuższym dystansie, jeśli mamy odpowiednio przygotowane stawy, ścięgna i więzadła. No i teraz jak zrobimy w ten sposób zimę, czyli przepracujemy sobie kilkanaście takich jednostek beztlenowych przez ten okres 2-3 miesięcy, to potem przechodzimy do robienia wytrzymałości tlenowej na wiosnę, czyli robimy taki mocny blok mniej więcej 6 do 10 tygodni, w zależności ile mamy dostępne czasu. Najlepiej to zrobić na zgrupowaniu w ciepłym kraju, czyli wtedy właśnie robimy długie jednostki tlenowe o niskiej, średniej intensywności i tym samym mamy na sezon startowy zbudowany i beztlen, i wytrzymałość tlenową i jesteśmy przygotowani na wyścigi o długości powiedzmy
od 2 do 3 godzin, czyli nie jest nam wcale potrzebne robienie takich długich tlenów w zimie o objętości 3 do 4-5 godzin, jak niektórzy, bo po pierwsze nie mamy wyścigów na takiej długości, a po drugie to jest większe obciążenie dla organizmu taki trening 3-4 godziny w zimie niż krótki, mocny, konkretny trening pod dachem. Także myślę, że może się to niektórym z Was przydać. Jeśli chcielibyście więcej szczegółów na ten temat, to dawajcie znać w komentarzu lub bezpośrednio wiadomości do nas na Messengerze. A jeśli uważacie, że ten filmik komuś jeszcze się spodoba z Waszych znajomych, to też możecie go polecić. Trzymam za Was kciuki w treningu zimowym. Trzymajcie się i nie dajcie się naszym polskim mrozom. Cześć.